czymś było, ale też o tym, co będzie się działo. No i ja mam powiedzieć taki zarys tych przyszłych wydarzeń i za tylko napomknę i pokażę mniej więcej, jak co będzie się działo, a później moi następcy będą bardziej szczegółowo opisywać te wszystkie wydarzenia. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. A zacznijmy od dyspensacji. Ponieważ dyspensacje to są takie okresy czasu, w których Bóg w jakiś sposób działał, przemawiał, w jakiś sposób komunikował z człowiekiem. I to na przestrzeni wieków to się zmieniało. Na różne sposoby Bóg do nas mówił i były różne nasze odpowiedzialności w tym czasie, w którym Bóg nam dawał. I jak będziemy o tym mówić, o tych dyspensacjach, to chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, bo takich dyspensacji jest 7. I w czasie tych dyspensacji widzimy, że Bóg objawia swoją naturę, kim jest, jaki jest jego plan dla człowieka, jakie są obowiązki, jakie są przywileje człowieka w tych okresach. Ale zauważmy jedną rzecz, że praktycznie każda dyspensacja kończy się upadkiem i sądem. Bóg pokazuje też człowiekowi przez to, że tak naprawdę jaka jest natura człowieka. Że człowiek bez Boga, próbując różne rzeczy, nigdy nie będzie w stanie zasłużyć sobie na jego przychylność. Wiecie, to jest ciekawe, bo czasami, gdy się na ewangelizacji rozmawia z ludźmi, to ludzie mówią, powołują się na jakieś argumenty, które tak naprawdę już były w historii świata. Mówią, a jak ja tylko będę żył zgodnie ze swoim sumieniem, to wszystko będzie dobrze. Ale ja nikogo nie skrzywdziłem, jestem dobry, ja przestrzegam prawa. To wszystko już było. I tak naprawdę zobaczymy na przestrzeni tych dyspensacji, że mimo, że Bóg w taki sposób czy inny komunikował z ludźmi i dał im jakieś tam prawa, obowiązki, to człowiek zawsze się buntował. I co jest ciekawe, w tych dyspensacjach Bóg nigdy się nie zmienia, jego charakter nigdy się nie zmienia, jego natura się nie zmienia, natura zbawienia też się nie zmienia, ale co się zmienia? Sposoby, w jaki Bóg przemawia do człowieka. Daje mu kolejną szansę, żeby mu pokazać tak naprawdę, jaki jest, że potrzebuje go, potrzebuje społeczności z nim, żeby doświadczyć czegoś, czego bez Boga nigdy nie będzie w stanie doświadczyć. I pierwsza dyspensacja zaczęła się na samym początku. I to jest dyspensacja niewinności. Nie wiem, czy tam widać coś z tyłu, cokolwiek, ale ona trwała od stworzenia człowieka, aż do wygnania z ogrodu Eden. I człowiek naprawdę, jedyną zasadą, którą człowiek miał, jedyne prawo, to jest to, że nie może jeść z jednego owocu, z jednego drzewa owoców. A tak naprawdę jego obowiązki to były takie, czynić sobie ziemię poddaną, rozmnażać się i dbać o ogród Eden. Bóg dał mu to wszystko. Człowiek nie był skażony grzechem. Ale pomimo tego wszystkiego, człowiek buntuje się przeciwko Bogu. I zrywa ten owoc. I konsekwencją tego było, jak wiemy, wypędzenie z Egiptu. I wiecie, co jest ciekawe, bo człowiek z Egiptu, to później. Nie, ja chciałem tylko sprawdzić, czy ktoś mnie słucha jeszcze. Ale dobrze jest. Niektórzy czuwają. Dobrze. Sprawdzajcie, bądźcie jak Berejczycy, sprawdzajcie wszystko, co się mówi. Ostatnio to powiem taki żart. Nie, to powiem. W środę mamy taki cykl wykładów na temat takich pytań i odpowiedzi. Niektórzy ludzie zadają pytania i było jedno z pytań, czy chrześcijanie powinni upiększać się, że tak powiem, przychodzi jakieś operacje, czy upiększać się i tak dalej. Ja zacytowałem werset z pierwszej Mojżeszowej, to był 19:20. I poszła Sara i umalowała się i powiększywszy swoje usta, poszła, by pozyskać Abrahama. I właśnie wszyscy zaczęli się śmiać w kościele, więc dobrze jest, czytają Biblię, bo nie ma takiego wersetu. Wymyśliłem taki werset. Więc dobrze, że ktoś sprawdza, ktoś słucha, co się mówi. Sprawdziliście od razu, czy tak jest. I nie ma takiego wersetu. Okej, ale zobaczcie, ciekawe jest to, że człowiek nie był obciążony grzechem, a jednak występuje przeciwko Bogu. W epoce niewinności. I to tylko pokazuje, że nawet gdy człowiek miał jedno tylko przykazanie, którego miał przestrzegać, to i tak go nie przestrzegał. To pokazuje, jaka jest natura człowieka. Jak człowiek
jest w stanie zbuntować się przeciwko Bogu nawet w jednej, jedynej rzeczy, którą Bóg mu daje. I po tym Bogiem Bóg wygnał z Edenu człowieka, rozpoczęła się epoka sumienia. Epoka sumienia, która trwała aż do potopu. Te wersety, które tutaj są zaznaczone, to są takie orientacyjne, ponieważ niektórzy... O, dziękuję. Chodzi o okres czasu, do którego odnosimy się w Biblii. Ale w epoce sumienia, która trwała około 1700 lat, dosyć długo, człowiek miał tak naprawdę postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Ponieważ Bóg dał człowiekowi sumienie. I tak naprawdę widzimy to w przypadku Kaina, gdy Bóg powiedział do niego w 1 Mojżeszowi 4, 3-7, że mówi, że ma czynić tak, żeby żyć zgodnie ze sumieniem. Jeżeli sumienie ci mówi, że to jest złe, to tego nie rób. Jeżeli mówisz, że to jest ok, to możesz robić. Ale człowiek, jak to człowiek, zaczął się buntować przeciwko Bogu. Zaczął naginać sumienie, przestał żyć zgodnie ze sumieniem. Wiecie, i dzisiaj czasami nawet spotykamy ludzi, którzy mówią na ewangelizacjach, ale ja żyję zgodnie ze swoim sumieniem, ja nikogo nie krzywdzę, wszystko dobrze. Tylko wiecie, różni ludzie niektórzy zagłuszają swoje sumienie i robią rzeczy, które dla kogoś innego są niedopuszczalne, a dla mnie... Więc to jest taka, bym powiedział, chwiejna dla ludzi. Ludzie po prostu naciągają wszystko. I widzimy nawet, jak zło rozprzestrzeniło się tak bardzo w tamtym czasie, że Bóg powiedział, że po prostu ta niegodziwość jest tak wielka, że muszę coś z tym zrobić. Ponieważ niegodziwość ludzka była tak wielka. To wiecie, czytamy o tym wiele przykładów, na przykład w 1 Mojżeszowej 4:23-24, że jak ktoś zranił kogoś, to ten gotów był zabić za to, że ktoś go zranił. Bo nie liczyło się w ogóle życie ludzkie. Ludzie się w ogóle tym nie... Kimże ty jesteś? Ja po prostu jesteś nikim dla mnie praktycznie. To doprowadza do tego, gdy ludzie myślą sobie, a ja będę żył zgodnie ze swoim sumieniem. Ale natura człowieka jest taka, że to sumienie zagłuszczamy, to sumienie po prostu jakby tłumimy sobie i robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić. I Bóg, jak wiemy, w potopie zakończył ten etap i rozpoczął się kolejny etap, tak zwana epoka ludzkich rządów. Więc Bóg mówi, no ja widzę, że nie działa życie zgodnie z sumieniem. No to dam wam takie zewnętrzne ramy, według których będziecie musieli żyć, będziecie musieli się dostosować. I ta epoka trwała około 350 lat. I trwała aż do momentu, gdy zaczęli budować wieżę Babel. Bóg dał im kolejne ograniczenie. Mówi tak, no sumienie działa. Buntujecie się przeciwko mnie. No to żyjcie zgodnie z tym, jaka jest władza zwierzchnia wam nadaje jakieś prawa i nakazy, zakazy. Będziecie mieć władzę zwierzchnią nad sobą. I dlatego Rzymian 13:1-7 mówi, że właśnie po to Bóg ustanowił władzę zwierzchnią. Żebyśmy mogli do tych praw się stosować w jakiś sposób. I żeby utrzymać... Wyobraźcie sobie, jakby wyglądał nasz kraj, gdyby nie było przepisów ruchu drogowego i każdy by jeździł jak chciał. No byłby... Można powiedzieć, byłby taki nawet nie mały, ale byłby chaos na drogach. I Bóg mówi, wiecie, jeżeli nie potraficie sami z siebie funkcjonować, to ja dam wam zasady takie, żebyście się dostosowali do tych ludzkich rządów. Tylko problem jest taki, że po raz kolejny wychodzi natura człowieka. Widzimy to w przykładzie Nimroda na przykład, który był człowiekiem, który był władcą, ale zamiast dbać o przestrzeganie prawa, stał się dyktatorem, który zaczął to prawo wykorzystywać do tego, żeby ciemiężyć innych ludzi. Był bardzo niegodziwym władcą i Józef Flawiusz, który był historykiem żydowskim, napisał o Nimrodzie w ten sposób. Stopniowo zaprowadził w państwie ustrój despotyczny. Sądził bowiem, że jedynym sposobem oderwania ludzi od bojaźni Bożej jest całkowite uzależnienie ich życia i pomyślności od potęgi władcy. A groził również, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi on już sobie przeciwko niemu poradzić, bo zbuduje wieżę wyższą
niż zdoła doścignąć wodę. I ludzie zaczęli uważać Boga jako kogoś, kto ogranicza ich prawa i zaczęli budować wieżę, która bardzo szybko zaczęła wzrastać. Wiecie, i to jest ciekawe, bo tak bardzo, jak zawodne jest ludzkie sumienie, widzimy w epoce sumienia. I widzimy w swoim sercu, jak bardzo to nasze sumienie jest zawodne. Wiecie, to jest ciekawe, bo czasami może być tak, że kiedy wszyscy ci, którzy bardzo upadają, zaczynają od małych rzeczy, drobnych rzeczy. Ale potem sumienie zaczęło być tłumione i postępowali coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, aż w końcu upadek był potężny. Więc to, jak sumienie jest chwiejne i tak naprawdę zawodne, to powiedzimy w swoim życiu. A to, jak bardzo zawodny jest rząd człowieka, widzimy w historii. Widzimy dyktatorów, którzy niszczyli innych ludzi, by osiągnąć jeszcze większą władzę. I ta epoka kończy się buntem przeciwko Bogu. Ludzie się jednoczą i budują wieżę Babel. I Bóg wstępuje, miesza ich języki, w ten sposób ogranicza władzę, bo już trudno jest zjednoczyć ludzi, którzy porozumiewają się różnymi językami. I ludzie się rozpraszają. Ale jeśli to jest ciekawe, dziś szatan próbuje powrócić do tego, co wtedy widzieliśmy. Zmierza wprowadzić nowy porządek świata, gdzie tak naprawdę będzie jedno społeczeństwo, gdzie będzie jeden język, jedna religia, jeden przywódca i dyktator. To będzie antychryst. Dokładnie do tego zmierza. Bo wie, że tak trudno jest dzisiaj zjednoczyć wszystkich ludzi, którzy są w różnych kulturach, różnymi językami się porozumiewają, w różnych narodach, mają swoje jakieś naleciałości lokalne. Ale szatan będzie robił wszystko, żeby to zmienić. I będziemy to widzieć w czasach, do których za chwilę dojdziemy. I po tych ludzkich rządach, po tym, gdy wieża Babel została zniszczona, następuje epoka obietnicy. Od powołania Abrahama aż do niewoli egipskiej. Wiecie, i Bóg daje taką bezwarunkową obietnicę o potomstwie Abrahama. I Bóg w zamian oczekuje tylko tego, żeby Abraham kierował się, żeby wszyscy kierowali się tylko wiarą, żeby wierzyli. Nie sumieniem, nie żądami, ale uwierzcie w tą obietnicę, że ja zrobię coś wspaniałego. Ale Abraham kierował się wiarą. Zaczął zawodzić. Zaczął pomagać Bogu. Bo już nie do końca wierzył w to, co Bóg mu obiecał. No nie, no to Boże, no wiesz, ja już jestem stary, potrzebuję Hagar, rodzi się Ismael, Sara, rodzi się Izaak i tak dalej. Ludzie po prostu nie potrafią zaufać Bogu, Jego obietnicy. Taka jest natura człowieka. Abraham ucieka do Egiptu, bo już mu ciężko jest i tak dalej. Egipt jest obrazem świata i często właśnie ludzie robią dokładnie to samo. Bóg im coś obiecuje, daje im obietnicę, a my nie ufamy temu. Tylko idziemy i szukamy spełnienia w świecie. To jest dokładnie to, co widzieliśmy w tej epoce obietnicy, która trwała 450 lat. I mówi, okej, zobaczcie, nawet tego nie potraficie. Nie potraficie kierować się wiarą, żeby mi ufać. Dlatego Bóg daje kolejną epokę, która zaczyna się od wyjścia z Egiptu aż do krzyża Golgoty, do Chrystusa, który złożył swoje życie. I to jest epoka zakonu. I ona trwała dosyć długo, bo trwała około 1500 lat. I Bóg mówi, wiecie, ja w takim razie dam swoje prawo, boskie prawo, żebyście kierowali tym prawem każdego dnia. W życiu duchowym, w życiu takim moralnym i w takim społecznym. Żebyście dokładnie wiedzieli, co macie robić i żyjcie według tego. Macie ich przestrzegać, jak będziecie dobrzy, będziecie robić to, co powinniście, to będzie dobrze. Ale co ludzie robią, pomimo tego, że mają obiektywne przykazania, które Bóg im dał i powiedział im, co mają robić. Nieustannie się buntują. Nieustannie. Tak bardzo, że do momentu, w którym zabijają Syna Bożego.
Taka jest natura człowieka. Zawsze szuka swoich własnych dróg. Nie jest w stanie zaufać Bogu, nie jest w stanie żyć według tego, co Bóg nakazuje. I czasem myślimy, no przykazania, to przecież to są po to, żeby nas ograniczać, one nam naszą wolność zabierają. Tylko tak naprawdę, gdy popatrzymy, to te przykazania Bóg dał nam po to, żeby nas chronić. I tak było w przypadku Izraela też. Aby ich chronić. Nie po to, żeby ograniczyć ich wolność, ale żeby oni mogli poznawać Go. I tak naprawdę cały zakon prowadzi do Chrystusa. I Rzymian 10:4 mówi, że końcem zakonu jest Chrystus. I my dzisiaj już nie jesteśmy pod zakonem, ale jesteśmy pod łaską. Bo to zaczyna się kolejna epoka. To jest epoka łaski, w której dzisiaj żyjemy. I ona jest od momentu, w którym Chrystus zmartwychwstał, Kościół został powołany do życia i będzie aż do sądu nad narodami. I to jest oddział w apostolskim 2 rozdziału, bo to już wszystko wstępnie, a widzimy, jak powstał Kościół w 2 rozdziale dziejów. Widzicie, to jest ciekawe, że Bóg mówi tak do człowieka. Zobacz. Epoka niewinności nie działa. Nie byliście obciążeni grzechem, a i tak upadliście. Zbuntowaliście przeciwko mnie. Sumienie? Porażka. Po prostu zagłuszaliście sumienie, żyliście według swoich własnych zasad. Po prostu w ogóle nie chcieliście nawet myśleć o mnie. Ludzkie rządy? Proszę, wybaczcie, no ale jak czym to się kończy? Wierzą Babel. Buntem przeciwko Bogu. Obietnica? No nie działa. Nie macie wiary. Po prostu cały czas próbujecie coś po swojemu, aż kończy to niewolą. Zakon? Wszystkie obrzędy, religia, wszystko. A wy i tak mordowaliście proroków, którzy przychodzili i zwiastowali wam moje słowo i mówili o tym prawie. A po prostu zabiliście mojego syna. Dlatego Bóg mówi, wiecie, teraz robi coś innego. Okażę wam łaskę. Dam wam łaskę. Krew Chrystusa rozprawi się z grzechami. Z wszystkimi waszymi grzechami. Otrzymujecie to, na co nie zasłużyliście. Jeżeli upadniecie 70 razy 7, to ja wam wybaczę. Gdy przyjdziecie do mnie i będziecie prosili o wybaczenie, to ja wam wybaczę. Będziecie mieć doskonałe zaopatrzenie, bo Duch Święty, którego ja poślę, będzie w was. A co w zamian? Po prostu pozwól, że ja będę ci wyjął obraz i podobieństwo mojego Syna Chrystusa. Składaj swoje życie za braci, siostry i oddaj się w posłuszeństwo Bogu. Po prostu, zobacz, ja nie oczekuję od ciebie tak wiele. Daję ci tak wiele. Mówię, uwierz po prostu, nie tak jak w przypadku obietnicy, ale teraz mamy to możliwość, mamy Ducha Świętego, który nas przekonuje, który mówi do nas. To jest zupełnie inna wiara. Bo ona jest potwierdzona przez to, co Duch Święty robi w naszym sercu. Ale co robi człowiek? Upadek, odstępstwo. Boże, Ty chcesz nas ograniczyć, Ty chcesz nam zabrać coś, my chcemy być wolni, nie chcemy być niewolnikami, chcemy żyć swoim życiem, według swoich planów. Dokładnie to dzisiaj widzimy. Taki jest człowiek. Wiecie, to jest niesamowite, bo mówi, nie, stój. Tak wiele wam daje. A wy nie chcecie posłuchać. Wiecie, za chwileczkę sobie przejdziemy do tego, co będzie się działo, ale powiem tylko jeszcze o tej ostatniej epoce Królestwa, które będzie trwała dokładnie 1000 lat. I to jest od drugiego przyjścia Jezusa aż do sądu Białego Tronu, do ostatecznego sądu. I kto to? Papież Satana będzie mówił o Królestwie, więc ja nie będę tutaj za dużo mówił na ten temat, ale to jest ciekawe, że tylko tak w skrócie, że to jest czas, w którym Chrystus przyjdzie na ziemię i fizycznie będzie rządził tutaj na ziemi. Już nikt nie będzie mógł powiedzieć, nie, no ja nie wierzę, bo nigdy nie widziałem Boga, bo nigdy nie słyszałem, nie, no ja, jakbym zobaczył, to będą widzieć go fizycznie, Jezusa, który będzie rządził. A pod koniec tysiąc lat, co zrobią ludzie? Zbuntują się ponownie przeciwko Bogu. Pomimo, że Jezus będzie rządził, uwaga, to nie jest polityczne, będzie rządził, będzie prawo i sprawiedliwość tutaj za czasów jego rządu.
To jest, zacytowałem tylko Biblię, tam jest powiedziane, że będą rządy prawe i sprawiedliwe. Jezus będzie rządził prawie sprawiedliwie. Ale kto inny będzie prezesem? Tak, kto inny będzie prezesem. Ale jak ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że te wszystkie tak naprawdę zdjęcia, tak? Chwila dla reporterów. Słuchajcie, tak naprawdę ważne jest to, żebyśmy pamiętali w tych dyspensacjach o jednej rzeczy, że tak naprawdę Bóg się nie zmienia. Bóg jest ten sam. Bóg pragnie społeczności z człowiekiem, pragnie tego, żeby człowiek był z Nim. Ale człowiek z tym nie wykorzystuje żadnych szans, zawsze buntuje się przeciwko Bogu. Pokazuje jego naturę, że i pokazuje, że bez Boga po prostu jesteśmy tak naprawdę pożałowania godni, jesteśmy bezsilni, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zbliżyć się do Niego. Ale dzięki Bogu żyjemy teraz w łasce. Żyjemy w epoce łaski. Dokładnie w miejscu, w którym tak naprawdę... A gdzieś tu nie wyjdzie. Na nawach nie wyszło. A tu jest. Nie ma. Dobra. Żyjemy w łasce, która daje nam to, że możemy przyjąć przez wiarę to, co On już uczynił, to, co On zrobił. I teraz chciałem, żebyśmy chwilę popatrzyli na ten zakres przyszłych wydarzeń. Zaczniemy od momentu, w którym Jezus oddaje swoje życie na krzyżu. Bo to, że żyjemy w ostatnich czasach, to myślę, że to jest, tak chyba nie mamy wątpliwości, że to, co się dzieje wokół nas, to jak czytamy Biblię, to są znaki tego, co ma nastąpić. Na przykład. Wiadomo jest to, że Biblia nigdzie nie podaje dokładnych dat tego, kiedy Jezus powróci, kiedy dokładnie niektóre wydarzenia się wydarzą i tak dalej, ale wielu proroków Biblii mówi o rzeczach, które mają nastąpić, które będą poprzedzały to, że Jezus przyjdzie. I na przykład w Marka 13,8 jest mowa o czasach boleści, które mają nadejść, które będą w czasach ostatecznych. Wielu biblistów mówi, że to były te wojny światowe i te wojny, które są na świecie, które teraz są bardziej uaktywnione niż kiedykolwiek, które niosą za sobą tak wiele ofiar. Ezechiela 36,24 mówi o tym, że w czasach ostatecznych Żydzi będą się gromadzić z całego świata i jednoczyć się w swoim państwie. Po II wojnie światowej naród izraelski odzyskał swój naród i w swojej ziemi stworzyli znowu naród. Drugi Tymoteusz 1-4 mówi, że będzie chaos, problemy w państwach, w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. To wszystko widzimy. Pierwszy Tesaloniczan 5-3 mówi, że będą różnego rodzaju ruchy pokojowe, gdzie ludzie będą wołać pokój, pokój, ale pokoju nie będzie. Ludzie będą obojętni, oziębli. Mateusza 24-37-39 powiedział, że ludzie będą żyć tak, jakby się nic nie działo. Tak by nic miało się nie wydarzyć, żeby Jezus nie miał powrócić. Będą zaskoczeni. Mateusza 24,7 mówi, że będą różnego rodzaju kataklizmy i klęski żywiołowe z taką częstotliwością, jak nigdy wcześniej. Będzie powstawać, wiecie, ktoś powiedział, no tak, no bo teraz mamy telewizję, to widzimy, wcześniej też mogły tak być. Ale to jest dokładnie to. Widzimy te wszystkie rzeczy, które wcześniej ludzie nie byli świadomi tego wszystkiego. Zachariasza 14,1-3 mówi o kryzysie na Bliskim Wschodzie, który będzie miał miejsce w czasach ostatnich. I to będzie punkt centralny, taki zapalny w czasach ostatecznych. Ale Łukasza 21-28 mówi, że wierzący, tak jak pastor Tomek na początku powiedział, będą czuli takie niesamowite podekscytowanie tym, co się będzie miało wydarzyć. Że Jezus wróci, że Jezus już lada moment może powrócić. I to będzie spotęgowanie działania Ducha Świętego w nas, który będzie nas przekonywał i mówi, czas już jest bliski. Możesz wołać, Jezu, przyjdź, bo ten czas się zbliża. I wiecie, gdy Jezus umierał na krzyżu i został złożony w grobie, on później zmartwychwstał i został wzięty do nieba. I w tym czasie został zesłany Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy i powstał Kościół. I nastała ta era Kościoła. I my właśnie teraz jesteśmy w tej erze Kościoła, to jest ta epoka łaski, o której mówiliśmy na początku. I my trwamy. Ja wiesz, że my jesteśmy gdzieś w tej ostatniej części tej epoki, że nie jesteśmy raczej gdzieś tu.
Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale ja mam takie przekonanie, gdy czytam Biblię i widzę te znaki czasów końca, że to już chyba jest ten czas, gdy to ma nastąpić. Ale co się wydarzy pod koniec tego okresu Kościoła? Nastąpi pochwycenie Kościoła. Wszyscy wierzący, czy to ci, którzy żyją, czy ci, którzy umarli w Chrystusie, zostaną zabrani do nieba. Na spotkanie z Jezusem, który zejdzie na obłoki, pochować nas z nami i nas zabierze do siebie. I wtedy w niebie będzie tak zwany sąd Bema, sąd Chrystusowy. I pastor Robert będzie mówił na ten temat za chwilę, więc nie będę wam tutaj omawiał, tylko zasygnalizuję sąd, który... Bo niektórzy mówią, no tak, ale zaraz, no... Biblia w niektórych miejscach mówi, że kto wierzy w Chrystusa, to nie będzie sądzony, a za chwilę mówi, że podlegamy sądowi Chrystusowi. Więc to jest sąd Chrystusowy, to jest inny sąd niż sąd, o którym często ludzie myślą. I tak w Kościele katolickim jest też takie nauczanie, że jest jeden ostateczny sąd i ludzie mylą ten sąd z tym ostatecznym. Nie, ten sąd jest takim sądem dla ludzi wierzących, którym oni nie będą karani za grzechy, bo sprawa grzechu została już załatwiona, osądzona na krzyżu. Tam raczej będziemy jakby albo nagrodzeni, albo zawstydzeni za to, co robiliśmy w swoim życiu. Czy jeżeli budowaliśmy na skalę, czy może budowaliśmy na piasku, albo ze słomy, czy z drogocennych kamieni, to wszystko zostanie tam osądzone w ten sposób. Ale to nie jest kwestia tego, czy ja będę zbawiony, czy nie będę zbawiony. To jest kwestia tego, czy będę zawstydzony, czy będę nagrodzony za swoje życie. Ale w tym czasie, gdy będzie wszyscy wierzący będą w niebie, tutaj na ziemi będzie 7-letni ucisk. I o tym będzie pastor Mariusz. Będzie nas uciskał. Będzie się działo. Ja nie. Nie? To nie moja rola. Ale to jest też niesamowity czas. To jest czas wylania gniewu Bożego na ziemię. Gdzie po prostu Bóg wyleje swój gniew. I oczywiście, zobaczcie, jak to jest ciekawe, bo ten czas będzie podzielony na dwie części. Będzie pierwsza część, będzie ten pokój względny, a potem naprawdę Antychryst się objawi, zacznie pokazywać to, kim naprawdę jest. I zobaczcie, ja tak myślałem, jak to jest niesamowite, bo ktoś mówi, no jak to możliwe, żeby zjednoczyć wszystkich ludzi i tak dalej, żeby Antychryst mógł tutaj działać pod jednym... Zobaczcie, prosta sprawa, gdy zniknie z ziemi tysiące ludzi w pochwyceniu, znaczy miliony, no wiadomo, oby jak najwięcej, oby miliardy, nie? Ale jaki chaos to wywoła na ziemi. Nagle ludzie będą znikać pochwyceni. Nie, może nawet kierowca, który był chrześcijaninem, będzie jechał w momencie pochwycenia i samochód się gdzieś rozbije, no kto wie. Różne, to ludzie, tak mi oka zostaniemy zabrani. Ja się śmieję, że niektórzy wierzący to mogą być zabierani, będą lecieć do nieba nogami do góry. Bo będą tak próbowali trzymać się tych swoich duch, które nagromadzili tutaj w ziemi, że nie, ja swój telewizor duży chcę ze sobą, nie. Bo będzie musiał ich tak, nie, żartuję oczywiście. Ale to będzie czas, w którym Antychryst się objawi i zacznie gromadzić, jakby jednoczyć ludzi pod sztandarem. Jako, że ktoś musi tu zaprowadzić porządek. Ale dopiero później, w drugiej połowie, on się objawi, jego natura tak prawdziwa, ale to już pastor Mariusz może będzie mówił. Ale w tym czasie my, jako wierzący, gdzie będziemy? My będziemy w niebie i będziemy mieć wesele baranka. Wow, to pastor Robert będzie jeszcze o tym mówił. A dzisiaj ja już tutaj słyszałem, już wiem. Wesele baranka. Będziemy jego oblubieńcą Chrystusa. Będziemy mieć taką imprezę, że sorry, że to powiem, ale mimo, że tutaj we Wrocławiu te imprezy i to, czego dowiecie, to tak wspaniale, to jest nic w porównaniu z tym, co będzie tam. Ale no. Ale nie, też tak myślisz. Ale też tak myślisz. Też będziecie, no tak. Ale nie będziecie musieli przygotowywać. Będziemy tylko, ja się zawsze śmieję, że sobie, tak, próbuję sobie wyobrazić, jako oblubienica, czy będę musiał w białej sukni iść na wesele baranka. Nie, żart. No. Ale będzie to wesele baranka. Będzie to naprawdę czas radości, szczęścia i chwały dla Pana za to, co zrobił dla nas na krzyżu. I potem, na koniec tego 7-letniego ucisku, Jezus powróci. I to będzie to drugie przyjście Jezusa na ziemię, gdy przyjdzie i zaprowadzi porządek. I wszystko się zmieni. Bo wtedy nastąpi to 1000-letnie królestwo.
tysiącletnie królestwo, czyli tak zwane milenium, gdzie Chrystus będzie rządził tutaj na ziemi. Stolica w Jerozolimie. Będziemy. Ktoś mówi, a ja muszę w swoim życiu chociaż raz odwiedzić Jerozolimę. Jak nie starczy w tym życiu, to odwiedzisz później, spokojnie. Aż radę. I to będą wspaniałe rządy, gdy Jezus będzie rządził, ale pod koniec tego ucisku, tego milenium, szatan zostanie uwolniony i zwiedzie ludzi. Zwiedzie ludzi i zbuntują się przeciwko Bogu. I wtedy nastąpi tak zwane zmartwychwstanie na sąd, gdzie wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli, którzy umarli w niewierze, staną zbudzeni i staną przed sądem. Tam będą dwa sądy, bo pierwszy sąd to będzie sąd nad demonem, szatanem i upadłymi aniołami. Czemu to nie ma? Jest. I szatan i wszystkie upadłe demony zostaną rzucone do jeziora ognistego, które zostało dla nich stworzone, ale będzie tam też ten sąd Białego Tronu. Ten ostateczny sąd, na którym wszyscy ci, którzy się tam znajdą, zostaną potępieni. I wylądują w jeziorze ognistym. Było. I to jest wieczne potępienie. Na wieki. Wyobraźcie, ale to już pastor Tomek powiedział o tym w filmie, na sam koniec. Gdy ludzie na wieki zostaną potępieni, nie będzie ucieczki, nie będzie odwrotu. Wszyscy ci, którzy staną na tym sądzie, będą potępieni. Naprawdę to jest, gdy ja o tym myślę, to jest to przerażające. I dlatego Biblia mówi w Objawieniu 21, że Bóg otrze wszelką łzę z oczu wierzących. Bo to będzie tak straszne, gdy pomyślisz, że ci, którzy być może znałeś, być może ktoś z rodziny, ktoś bliski, kto nie przyjął Jezusa, na wieki będzie potępiony. Ale Bóg otrze nasze łzy, dlatego że On stworzy nowe niebo i nową ziemię. I to jest miejsce, w którym my będziemy razem z Nim na wieki, w społeczności z Nim. I to będzie naprawdę cudowne miejsce. Ja jestem wdzięczny Bogu za to, że mogłem Go poznać. Wiem, gdzie zmierzam. Wiem, gdzie jest moje miejsce i wiem, czego doświadczę, a czego nie doświadczę. To jest coś naprawdę niesamowitego. Ja nie wiem, ile czasu? 7 minut. Dobra, to krótko jeszcze. Dobra. Słuchajcie, wiecie dlaczego o tym mówię? Bo chcę jeszcze parę minut Wam zabrać, bo chcę powiedzieć o tym etapie Kościoła, w którym my teraz jesteśmy. Jak Kościół dzisiaj wygląda i jak wygląda na przestrzeni wieku. Kiedyś, pamiętam, wujek mojej żony, Michał Chydzik, kiedyś miał takie opracowanie na podstawie listów do 7 zborów w Oros Objawienia, z 2 i 3 rozdziału. I on tak pokazywał, że każdy z tych kościołów to jest jakby obraz tego, w jaki sposób Kościół funkcjonował, jaki Kościół był na przestrzeni lat. Od momentu, gdy Kościół powstał, do momentu, w którym zostanie uchwycony. I pierwszy list to jest do Kościoła w Efezie. I to jest od około 33 roku do 70 roku, gdy została zburzona świątynia w Jerozolimie. Wiecie, co jest ciekawe, bo tam Bóg w niesamowity sposób pokazuje, jak to wyglądało. Bo zburzenie świątyni jest opisane w Mateusza 24 rozdziale. I to jest około 70 roku. A wtedy było powstanie machabejskie, ponieważ przychodzą Rzymianie, oblężyli Jerozolimę, było głód, cierpienie. I Rzymianie zdobywają szturmem Jerozolimę. Ale od przypadkowej pochodni zapaliła się świątynia. I ogień był tak wielki, tak potężny, że te złote zdobienia, które były w świątyni, zaczęły się topić i zaczęły się wylewać pomiędzy kamieniami. I Rzymianie, którzy to widzieli, to brali te kamienie, rozkładali, bo one były pokryte złotem, które się topiło i zabierali to z sobą. I to wypełniło się to proroctwo, które powiedziało, że kamień na kamieniu nie pozostanie z tej świątyni.
Znaczy, ja, gdy takie rzeczy czytam i wyłapuję takie, to ja po prostu myślę, wow, jakie to słowo jest niesamowite. Po prostu historia nam pokazuje, że te rzeczy, które Bóg w swoim słowie mówi, one rzeczywiście mają miejsce. No, kamień na kamieniu nie zostaje. Dlatego ja mogę wierzyć w Jezusowi, w to, co On mówi. Bo te proroctwa się spełniają. Później Kościół Smyrny, to jest mniej więcej okres od 70 do 313 roku, gdzie został wydany edykt medialoński. Medialoński, taki bardzo tolerancyjny, bo wcześniej były prześladowania chrześcijan, były lwy, gdzie chrześcijanie zostali rzucani lwom na arenę i tak dalej. Były katakumby, ludzie byli krzyżowani za chrześcijaństwo. Ale tak naprawdę Konstantyn Wielki wydaje dekret, który mówi, jest wolność wyznania. Każdy może wierzyć, nie ma prześladowań. Widzicie, to jest ciekawe, to zaczyna się taki początek upadku takiego chrześcijaństwa, które było na początku. Ludzie wychodzą z katakumb, chrześcijaństwo staje się religią państwową, ludzie zaczynają mieć względy, jeżeli byłeś chrześcijaninem, to mieć jakieś dodatkowe względy, bo to państwowa religia. Taki Konstantyn w ogóle dawał przywileje wierzącym ludziom, chrześcijanom. I poganie zaczynali dołączać się do chrześcijan po to, żeby zyskać przywileje. Nie z tego powodu, że oddali swoje życie Bogu, a dla mamony, dla jakichś przywilejów. I tak naprawdę cieszą się, że kościoły się zapełniają, ale kim się zapełniały? Ludźmi, którzy tak naprawdę byli niewierzący. I ciekawe jest, że w tamtych czasach ci poganie, którzy przychodzili do kościołów, wnosili wiele zwyczajów i obrzędów pogańskich do chrześcijaństwa. Dzisiaj do dzisiaj to widzimy. Bo zostało to tak zwaną uświęconą tradycją. Bo tak było. I od wielu wieków to jest. Ale to był taki początek upadku chrześcijaństwa. Później Pergamon, to jest od 313 do 606 roku, gdzie tworzy się państwo papieskie. Bonifacy III ogłasza się papieżem i wymusza na cesarzu bizantyjskim uznanie Rzymu za głowę całego kościoła. Czyli tak chrześcijaństwo po prostu zaczyna, idzie tak, po kroku widzimy, jak zaczyna działać. Tiatyra z kolei, to jest od 606 do 1517 roku, gdzie widzimy Lutra i reformację. Lutra, który przybija te 97 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze, na nowo odkrywa Słowo Boże. Ludzie wracają, to Słowo Skryptura, to Słowo się liczy, to jest najważniejsze. Żebyśmy wrócili nie do tej uświęconej tradycji, ale wróćmy do Słowa. Żyjmy Słowem, czytajmy Słowo, poznajmy Słowo. Wcześniej ludzie nie mogli czytać Słowa, bo tylko kapłani mieli możliwość tej uświęconej interpretacji Słowa. A tu nagle reformatorzy mówią, wróćmy do Słowa. Niech każdy czyta Słowo. I Sardes to jest od 1517 do 1750 roku, gdzie pojawiają się takie ruchy przebudzeniowe i misyjne. Zinzendorf, Stoddart, Jonathan Edward i inni zaczynają głosić i zdobywać innych ludzi dla Chrystusa. I później od 1750 do początku XX wieku, to jest Kościół Filadelfii, obraz Kościoła Filadelfii, gdzie w kościołach panuje taka niezwyczajna, niesamowita miłość, taka jedność, taka miłość braterska, nieprzeciętna ofiarność dla rzeczy Bożych. I to jest niesamowite. Ludzie zaczęli znowu składać swoje życie dla innych, dla braci, dla sióstr. Ale później, początek XX wieku, aż do dzisiaj, cały czas, to jest obraz tego kościoła laodycejskiego. Laodycea. Sprawiedliwość dla ludzi. Miłość wielu uziębła. Kościół traci swoją wolę. Jest tak bardzo... próbuje się przypodobać światu, że tak naprawdę traci to, czym się miał odróżnić. Wiecie, dzisiaj ja myślę, jak my mamy wpływać na świat, jeżeli się nie różnimy niczym od świata, jako Kościół. To jest Laodycea. Co jest ciekawe, w Objawieniu 3:14, gdy są te słowa do kościoła Laodycei, jest powiedziane, to mówi ten, który jest Amen. W poprzednich kościołach, gdy były słowa do tych kościołów, nie było tego słowa Amen. Dopiero tu się pojawia. A co jest ciekawe, Amen oznacza zakończenie czegoś, podsumowanie. Tak jak modlimy się i na zakończenie modlitwy mówimy Amen. I to oznacza, że to jest jakby coś się tutaj kończy w tym momencie. I Objawienie 4,
1 jest zakończenie tego okresu Kościoła, gdzie powiedziałem, widziałem drzwi otwarte w niebie i głos wstąp tutaj. Gdy Kościół zostaje pochwycony, Chrystus przychodzi po swój lud i zabiera Kościół do siebie. Jezus na wieki z nim. I nie wiemy, kiedy to się stanie. Ale widzimy znaki, które poprzedzają te wydarzenia. Biblia nie podaje nigdzie daty. I mam nadzieję, że pastor Robert też tej daty nie podaje. Będzie mówił po pochwyceniu. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Ale wiecie, to jest niesamowite, bo Bóg dał nam znaki różne, które sprawiają, że możemy się orientować na tym, w jakich czasach żyjemy dzisiaj i co tak naprawdę, czego możemy się spodziewać. I te rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, wypełniają się na naszych oczach. Widzimy to. I to jest niesamowite. Ale to wszystko oznacza, że my musimy pamiętać o tym, w tym wszystkim. Musimy pamiętać o jednym, że my... Ale że jesteśmy w epoce Kościoła. Jesteśmy w trudnej epoce Kościoła. W trudnym czasie. W czasie, w którym Kościół tak naprawdę bardzo mocno traci swoją wonę. Dlatego ja wierzę w to, że Bóg chce i powołuje nas do tego, żebyśmy byli tą wonią Chrystusa. Kościele. Ja dziękuję Bogu za Kościół tu we Wrocławiu. Ja już to wielokrotnie powtarzam. Ja miałem okazję troszeczkę, jest przywilej tak naprawdę, troszeczkę was bliżej poznać, bo przez, nie wiem, 2 lata chyba, tak raz w miesiącu byłem tutaj u was, widziałem was, widziałem, jak Bóg niesamowicie działa, jak działa w tym miejscu i że jak jesteście niesamowitą wonią Chrystusową w tym mieście. I bądźcie tu. Zwłaszcza w tych czasach, w których dzisiaj żyjemy. Bo ten świat potrzebuje Kościoła takiego właśnie. I tak naprawdę kolejną rzeczą, która będzie się działa, nie mówię o przerwie na herbatę, kawę i ciasto, ale to będzie pochwycenie. I o tym będzie już mówić po przerwie pastor Robert. Także dziękuję bardzo. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za to, co Ty robiłeś w naszym życiu, w historii tego świata, ale też za to, co jeszcze przed nami. Dziękuję Ci za to, że my jesteśmy bezpieczni, jesteśmy ukryci w Tobie i że możemy z radością wołać: przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Oczekujemy tego, Panie, gdy Ty przyjdziesz zabrać swój lud. Chwała niech Ci będzie na wieki wieków. Amen.